Cześć wszystkim! Znowu Punch 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, przejrzałem wszystkie rzeczy, jakie mamy do zrobienia. Są nasze główne questy, z którym głównie z nich tu musimy się udać do Jeleniego Brodu. No zobaczcie. Zamknę okno, bo tam samoloty są straszliwe. Dobra, musimy się udać do Jeleniego Brodu, znaleźć wieżę. To jest ten quest, którym dzisiaj się zajmiemy. Musimy przepytać wszystkich ludzi w lecznicy i znaleźć agenta Bractwa Żelaznego Klucza, czy jak to tam było? Ołowianego Klucza. Dobra. Tak jak myślałem, znaczy nie powiedziałem tego, ale później tak pomyślałem, że ten list, który dostaliśmy w Kednua, dotyczy dodatku Biała Marchia. Więc póki co nie będę się tym zajmował. Moje plany do Białej Marchii są takie, żeby najpierw przejść podstawkę gry. Jak już skończę, wczytać jakiś jeden z ostatnich save'ów i potem po prostu udać się do Białej Marchii i wtedy się tym zająć. Więc póki co nie będę się tym zajmował. Poza tym mamy trochę misji pobocznych. To jest ta Serel, która nie chciała z nami oddać tego medalionu. Tutaj musimy zrobić questa dla pradawnego archiwum. Tak. Musimy odzyskać jakiś zwój w drodze do Jeleniego Brodu. Wtedy może będziemy mogli zrobić również ten quest, żeby dostać dostęp do pradawnego archiwum. Długie łowy, to musimy znaleźć tą skarpę z wizji. Władcy podziemi, zbadaj bezkresne ścieżki, spadaj bezkresne ścieżki, quest od niezłomnego i quest z Ederem. I tutaj kolejne zadanie, zbadanie bezkresnych ścieżek. Więc w sumie nie mamy aż tak dużo misji pobocznych. Więc zajmiemy się teraz tym zadaniem w lecznicy. A potem jak go wykonamy, to chyba po prostu idziemy do Jeleniego Brodu. Dobra, tutaj nie możemy się chyba udać, tak? Niektórzy klienci stają się nerwowi. Okej. Czy pan się nie obrazi, jak pana okradniemy? Nie, nie obrazi się. A to są tylko karty pacjenta. Tutaj coś jest? List. Meh. Dobra. Hey there. Greetings. O rany, wystraszyłeś mnie. Czy ty w ogóle możesz tutaj przebywać? Przeprowadzę dochodzenie w sprawie wszelkich podejrzanych działań w lecznicy dusz. Czy tak po prostu możemy to zapytać? Nie, może zapytajmy się, co tutaj robi. Głównie pomagam mistrzowi Azo w ustaleniu i czyszczeniu sprzętu. Utrzymuję również porządek w jego biurze, ponieważ on sam jest zbyt zajęty, by to robić. Dobra. Czy jesteś animatką, która skupuje relikty? To już znaleźliśmy. Aha, okej. Przeprowadzam dochodzenie w sprawie... O, jestem tylko asystentką mistrza Azo. On wiedziałby więcej na ten temat, ale jest teraz zajęty pacjentami, znaczy się. Nie możesz się z nim widzieć, dopóki nie wyjdzie z oddziału leczniczego. Czy Azo... Jak trafię do oddziału leczniczego? Tylko mistrz Azo ma do niego dostęp. Prymaliusz Edhemor zapewne też, ale wiesz, on jest teraz posągiem. Czy Azo jest zajęty pacjentami, czy raczej prowadzeniem jakiegoś eksperymentu? Jestem tylko asystentką, nie powinnam plotkować, więc tego nie robię, przykro mi. Okej. Chyba to zaktualizowało nam quest, więc może Azo jest tym człowiekiem, którego szukamy. Zobaczmy może ten list. Ripley, potrzebuję więcej miedzianych przewodów do mojego kolejnego eksperymentu. Nie zgłaszaj się do niego, do magazynów lecznicy. Nie mam czasu na nieuknione w takim wypadku pytania prymariusza. Okej, wiecie co? Przepytywanie wszystkich w lecznicy zapewne zajęłoby trochę czasu, a skoro mamy już jakiś pewien trop, to może pójdźmy tym tropem. Zbadajmy tego Azo. Szybciej zrobimy tego questa, szybciej będziemy mogli udać się gdzieś, gdzie jest jakaś akcja. Dobra? Welcome. Czy dowiedziałeś się czegoś ciekawego? Może.
Czekaj, Dom Azo prowadzi tutaj eksperymenty na chorych? Eksperymenty? Cadman Azo jest teraz odpowiedzialny za opiekę nad pacjentami. Nie posiada już uprawnień do przeprowadzania eksperymentów. Cadman rozczarował mnie. Miałem nadzieję, że będzie twoim przewodnikiem podczas prowadzenia przez ciebie śledztwa. Znajdziesz go w jego gabinecie lub w oddziałach leczniczych. Natychmiast udzielę ci pozwolenia, abyś mógł się tam udać. Bez wątpienia będziesz chciał z nim porozmawiać na temat tej sprawy. Aż sam jestem ciekaw, co on może mieć do powiedzenia. Zachowaj ostrożność na oddziałach. Jest tam kilka niebezpiecznych przypadków. Prosiłbym także, abyś bardzo postarał się ich nie denerwować. Mają wystarczającą ilość zmartwień i bez tego. Okej. Jestem ciekaw, jak znalazłeś się w tym stanie. Masz na myśli posąg? Cóż, zestarzałem się. Wydało mi się, że utrata ta życia po tym, jak spędziło się je w pogoni za nowymi odkryciami, byłaby niewłaściwa. Gdzieś kiedyś miałbym obudzić się w zupełnie nowym ciele, nie zyskując ani krzty mądrości i poświęcić się zupełnie innym celom? To byłoby marnotrawstwo doświadczenia całego życia. Jeżeli kiedykolwiek uda nam się odkryć podstawy naszego istnienia, stanie się to na przekór naszej śmiertelności. Tego jestem całkowicie pewien. Życie jako część czegoś, co pomogłem zbudować, wydawało mi się lepszą spuścizną dla potomnych niż to, co planowała dla mnie natura. Sam transfer był całkiem prosty, w porównaniu z innymi procesami, którymi się zajmujemy, i bardzo się z tego cieszę. Łatwiej jest zaakceptować manipulacje cudzymi duszami. Tęsknię za możliwością prowadzenia bardziej aktywnych badań naukowych. Od czasu do czasu ktoś z animatów sprawia mi przyjemność i zwraca się do mnie z prośbą o radę, ale wszyscy oni są dość zawistni, dlatego często obawiają się współpracy. Jeżeli sam się to rozważasz, to mogę od razu ci powiedzieć, że nie jest to zajęcie dla niecierpliwych. Okej, dobra. Na razie sobie pogadam dalsze opowiastki. Zbadajmy oddział leczniczy. Mam nadzieję, że nie będę musiał nikogo sprowadzać do parteru, że tak to ujmę. Szybciej. Ale tylko trochę. Prymariusz mówi, że możesz wejść. Uważaj tam na siebie. Okej. Cielesny konstrukt Freya. No, rzeczywiście dużo pacjentów. Pewnie kogoś odwiedzasz? Mam nadzieję, że to przyjacielska wizyta. Co wiesz o tym animancie imieniem Azor? A, bardzo go lubię. Animanci nie interesują się zanadto swoimi pacjentami. Patrzą na nas jak na króliki doświadczalne. Ale mistrz Azor jest inny. Troszczy się nawet o najbardziej chorych. Można powiedzieć, że robi to z czystego altruizmu. Dzięki niemu ja i inni pacjenci o wiele lepiej rozumiemy samych siebie. A to, co mu zrobili, wielka szkoda. Udaje, że nic się nie stało, ale wiemy, że wciąż go coś dręczy. Co przydarzyło się, Azo? Nikt nie chce o tym mówić, ale doszło do wypadku. Miał opinię jednego z najzdolniejszych animatów w Jeleniu Bożu i dlatego zgłosiłam się tu na leczenie. Niektórzy mówią, że to jego wybujałe ego sprawiło, że chciał zgłębić dziedzictwo. Ale nawet jeśli lubił robić niektóre rzeczy na pokaz, to wirutna bzdura. Tak, wirutna. Azo kocha swoją ojczyznę. Chciał po prostu pomóc. Nie mówi wiele o swojej pracy. Podejrzewał, że jego współpracownicy mogliby ukraść wyniki badań. Ale powiedział mi kiedyś, że odkrył sposób na stworzenie duszy. Niedokładnie duszy, jak on to powiedział. Chyba nazwał go to namiastką. Miał jakąś machinę, która czerpała energię z samego eteru. Możesz to sobie wyobrazić? W takim razie miało to pomóc w rozwiązaniu problemu dziedzictwa. Dzięki jego odkryciu łatwiej byłoby kochać i opiekować się próżnozrodzonymi. Bogowie wiedzą, że tego właśnie potrzebujemy. Czy wiesz, jak nazywają te biedne, puste dzieciątka w darze od dnia? Nie, powiedz mi. Mówią o nich boje, ponieważ wiele z nich znajduje się w wodzie, unoszących się na powierzchni twarzą w dół. Żyjemy w szalonych czasach. W każdym razie mistrz Azo zaplanował publiczny pokaz rezultatów swojej pracy w miedzianych alejach. Był bardzo podekscytowany. Następnego dnia zamknął się w swoim gabinecie. Nie przyjmował żadnych wizyt. Przestał widywać pacjentów. Dokładnie nie wiem, co się stało. Nie ma serca, by go o to zapytać. Cieszę się, że pozwolili mu znowu leczyć. Czy wiesz, gdzie mogę znaleźć mistrza Azo? Wydaje mi się, że gdzieś go tu widziałam. Sprawdzałeś w laboratorium? Jest za ścianą jego gabinetu. Ostatnio spędza tam większość czasu. Czy któryś z tutejszych pacjentów dziwnie się ostatnio zachowywał?
No cóż, jest tu Batixia, która ciągle przeżywa morderstwo popełnione przez siebie ponad 5 wcieleń temu. Jest też Idelman. Idelman, mówiąc, że ma tylko połowę duszy. Znaleziono go, gdy kolekcjonował twarze innych osób, ponieważ wierzył, że jego własna jest fałszywa. Graham natomiast mówi w języku, którego nikt nie rozumie, a czasami po nocach słychać jego wycie. To znaczy, że w odróżnieniu od ich zwyczajnego zachowania. No cóż, wydaje mi się, że tak, ale nic, co działoby się wbrew ich woli. Mistrz Azo powiedział nam, że część pacjentów w oddziale północnym zgłosiła się na ochotnika do nowego leczenia i zostanie przeniesiona do laboratorium, aby można było im pomóc. Oddział północny mieści najtrudniejsze przypadki. Cieszę się, że niektórzy pacjenci zdecydowali się na leczenie. Wydaje mi się, że od kiedy się zaczęło, jestem znacznie ciszej. Najczęściej biorą Grauma, walczy z nimi, ale on zawsze był trochę dziki. Czy wolno odwiedzać oddział północny? Trzymają ich osobno. Chyba nigdy nie widziałem, żeby strażnicy wpuścili jakiegokolwiek gościa. Wstęp ma tylko mistrz Azo. Możesz go o to zapytać. Jest bardzo miły. Dlaczego ty jesteś? Nie chcę ci mówić, stresę w twoich oczach. Słucham. Nie najlepiej mi się wiodło w ciągu kilku ostatnich lat. Prawdę mówiąc, nikomu się dobrze nie wiodło. Staram się myśleć o tym, jako o czymś, co dotknęło tylko mnie. Straciłem męża i obu chłopców w Wojnie Świętego, a moja córka dopadła ją dziedzictwo, zanim mogłem ją nazwać naprawdę moją. Jakoś dawałem sobie radę. Co innego można zrobić? Przeniosłam się do niewielkiej izby w Darze Ondry. Zajmowałam się naprawą ubrań. Mogłam też liczyć na życzliwość znajomych, kiedy nastawały gorsze czasy. Ale dawałam sobie radę, a bogowie czuwali nade mną. Mogłam z tym żyć. Pewnego dnia pojawiała się taka jedna szlachcianka. Chciała, żeby naprawić jej piękną suknię. Była naprawdę wspaniała. Nigdy nie widziałam takiego odcienia błękitnu. Tylko, że tak naprawdę wiedziałam. Przyjrzałam się sukni i nagle przypomniała mi o czymś. Miałam, jak to się mówi, przebudzenie. Przypomniała sobie, że w innym życiu byłam szlachcianką. Wszyscy mi nadskakiwali, a mężczyźni byli mną zaślepieni. No, najlepsze jadło, najpiękniejszy dom, wszystkie te rzeczy, które nigdy nie śmiałam marzyć. To wszystko kiedyś należało do mnie. Ta wiedza była jak trucizna. Miałam wszystkie te rzeczy, których nigdy nie zdobędę w tym życiu. Coś się ze mną stało. Jedzenie zaczęło odrażająco smakować. Ściany w mojej izdebce wydawały się coraz bardziej do mnie zbliżać. Nie byłam w stanie spać we własnym łóżku. Więc przyszłam tutaj. To było jedyne wyjście. To albo włamanie się do jakiejś posiadłości i rozkazywanie służącym. Wiem, że wyglądam to jak coś z niewartego zmartwienia. Nie musisz mi o tym mówić. Ale nie wiem. Nie mogę sobie z tym poradzić. Zaczynam się zastanawiać, czy bogowie wybrali mnie na to życie. A jeżeli tak, to co strasznego czyniłam, aby na to zasłużyć? Co by jej powiedzieć? Doświadczyłaś tego wszystkiego. Nie można nic na to poradzić, można tylko z tym żyć. To właśnie otrzymuje mnie przy życiu, ale wcale nie jest mi z tym łatwiej. I to po prostu bardzo mi z tym źle. Dobra, żegnaj. Okej, musimy znaleźć Grahama. Jakiś konstrukt strażniczy? Okej, dobra. Nasza danina poprawia się. Bandyci zrabowali już nam tylko 1/10 zysku. Hey there. Okej. Właśnie. Możemy tutaj sprawdzić. Tak, tutaj jest lock jakby. A co teraz budujemy? Loch, tak? Co to się stało? Uczeń bez okej, dobra. Myślałem, że to jakieś zadanie, co to oznacza, że ich najęliśmy. Dobra. Budują się lochy jeszcze przez jeden dzień. Spóki co nie musimy tam zbytnio zaglądać. Chciałem sobie tylko przypomnieć. Dobra. Musimy znaleźć Grahama. Wiecie co? Jak na miejsce dla psychicznie chorych, nazwijmy to, chyba nie powinni umieszczać takich strasznych rzeczy jako strażników. Dobra, to jest jakiś magazyn czy coś takiego? O! Jakieś drzwi. Laboratorium Azo?
Jakaś biblioteczka. Bierzemy, ponieważ czemu by nie. Grać nie będziemy. I co my tu dalej mamy? Ta, jakieś ukryte drzwi wygląda na to. Just say the word. Chyba nie. Hey there. Trzymaj się z daleka. Widzisz wichty w tamtej celi? Mieliśmy kilka wypadków, gdy ktoś podszedł zbyt blisko. Nie widzę wichtów. Dobrze daję sobie radę z wypadkami. Okej, tutaj coś mi... Tutaj coś mi chyba zamigało na chwilę. Chciałem sprawdzić, czy nie ma jakiegoś ukrytego schowka. Dobrze. Czy gram znajduje się gdzieś w tej sali? Nie. Okej, poszukamy go. Naprawdę niezbyt ładne miejsce. Zdecydowanie nie chciałbym się tu leczyć. Dobra. Zajrzymy do wszystkich celi. Jeżeli tak to można nazwać, to nie jest więzienie, ale cela to jest nazwa tylko, nie tylko pokoju w więzieniach. Dobra. To jest chyba laboratorium. Tak, tu jest Azo. Let's see what's in here. As promised. W razie się, jak mu zabierzemy coś? Kurcze skrzydło, wyjątkowa jakość, buława, przedmiot jednoręczny. Czekajcie, jakie tu ma opcje spisane? Zmniejszenie RO, koordynacja, obrażenia 3. Podczas atakowania tego samego celu, co sprzymierzenie z plus 4. Obrażenia podczas atakowania tego samego celu, co sprzymierzenie z plus 25. Obrażenia 3. Obrażenie plus 45%. Celno wyjątkowa jakość. Super. To będzie coś dobrego. Zobaczymy, kto może się tym posługiwać. Wyjątkowa jakość. Lekki pancerz. To też się przyjrzymy. Ciekawe, że takie rzeczy animanta przechowuje u siebie w laboratorium. Tylko wskazuje na to, że w każdej grze RPG należy... Należy zbierać wszystko, co się da. Dobra, to możemy już schować, przynajmniej na razie. Właśnie, ty miałeś broń żołnierską, tak? Chwila, czy dawałem mu już jakąś specjalizację? Miecz i pasterz, nie? Biegłość broni rycerz. Topór bojowy, miecz Morgenstern kusza. Okej, to co się teraz posługuje, to nawet nie jest topór bojowy, tak, to jest siekiera. Ty w czym miałeś? Miecz dwuręczny, pika bojowy. Dobra, a ty w czymś miałeś? Nie. To zobaczmy. Możemy to dać po prostu. Te obrażenia będą dużo lepsze, co prawda tylko miażdżone. Ale dużo lepsze. Dużo lepsze. Celność. No jeszcze plus. Plus te rzeczy. Obrażenie plus podczas atakowania tego samego celu, co sprzymierzeniec. Ta. Na razie pożegnamy się z tą siekierką. Moglibyśmy ją pozaklinać. Zwiększyć jej jakość. Solidna jakość. Ta. Ale na razie dam sobie z nią spokój. Przydałby się jakiś fajny miecz dla niego. Jednoręczny. Mamy jakieś solidne, ale wolałbym jakieś wyjątkowe. Hey there.
Dobra. Czy to jest oddział północny? Zobaczmy. Tak. Chciałbym znaleźć tego całego Grama. Chociaż może on właśnie teraz znajduje się w oddziale północnym. Nigdzie go tutaj nie widzę. Tak, chciałem z nim porozmawiać, zanim... Tak, on się znajduje w oddziale północnym. A tylko As da nam dostęp do oddziału północnego. Dobra. Rozmawiajmy z nim. A właśnie, zbroja jeszcze miałem sprawdzić. Więc tak, obie są wyjątkowe jakości. Czas ogłuszenia, czas powalenia minus 50%. Okej, ta jest cięższa. Nie, odzyskanie gotowości minus 25%. Okej. Dziwne, bo pisze, że wyjątkowa jakość, a ma tylko solidną jakość. Okej, może to jest ogólna ocena jakby jakości, a wykonanie to jest inna, odrębna opcja. Dobra, w takim razie ten pancerz jest cięższy, ma czas ogłuszenia, czas powalenia, obrona przy ogłuszeniu, obrona przy powaleniu. Całkiem fajne, R7. Zobaczmy, co my tu mamy pancerze R11. R10. R12. Czyli nie chcę schodzić do siódemki. R6. Obszar działania zdolności plus 10%. Tego nie chcemy tracić, to jest całkiem fajne. A właśnie, to będziemy mogli jakoś upgrade'ować w przyszłości? Nie. A nie, zaklęcie 1 na 14, czyli będziemy mogli upgrade'ować. Solidna jakość i tak dalej. No, fajnie. W każdym razie, komu chcemy dać ten pancerz? Dziwne, że to ma tylko R10. Solidna brygantyna. Zyskiwanie gotowości minus 50%. Odporność na powalenie jest całkiem fajna, ale problem jest taki, że redukcja obrażeń tego pancerza nie jest zbyt duża. Tak, odporność na powalenie i ogłuszenie to jest coś, co chcielibyśmy dawać ludziom w pierwszym rzędzie. Ale ludzie w pierwszym rzędzie nie mają, potrzebują też dużej odporności na obrażenia, więc chyba na razie schowamy to. Hey there. Dobra. I czemu on poszedł na rozmowę? Wysiący mężczyzna o okrągłej twarzy obraca się w twoim kierunku. Jego górna warga jest lekko koniesiona przez nieco spiczasty nos, przez co, kiedy się krzywi, widać jego górne zęby. Chciałbym wejść na oddział północny. Wykluczone. Ci pacjenci zostali odizolowani, nie bez powodu. Widzę na twoim czole krople potu. Może, że powinieneś omówić twoją niesubordynację z prymariuszem. Nie. To byłoby niemiłe. Dostałem zezwolenie na prowadzenie dochodzenia w tym miejscu. Najlepiej byś zrobił, współpracując ze mną. Moja odpowiedź jest nie. Whatever you're looking for, those patients will not be able to help you. The head warden will stand by for this. Okej. Okay. Spróbujmy percepcją. You smug cretin. How dare you come down here and meddle? You have no idea the importance of my research. Najwidoczniej. Naciska dłoń w pięść i przygryza palec wskazujący. W jego oddechu niemal słychać złowrogie warczenie. Na jego twarzy widnieje głęboki grymas. Speak to them for all the good it'll do you. I'm sure the discussions will be fascinating. Dobra, dostaliśmy klucz.
Telomer powiedział mi, że nie wolno ci zajmować się eksperymentami. Owszem, no cóż, Etelmoer nie zrobił zbyt dużo wiele. Nie zrobił zbyt wiele dobrego dla innych, odkąd przeniósł swoją duszę do nieożywionego przedmiotu. Nie rozumiem, dlaczego miałby mu się podporządkować. Gdyby animaci wypełniali wszystkie polecenia swoich przełożonych, jak daleko byśmy zaszli? Na własne życzenie bylibyśmy takimi samymi zacofanymi ignorantami jak mieszkańcy Redcars. Nie wiedzielibyśmy nic na temat życia i śmierci, a na temat samych siebie. Bylibyśmy zgubieni w ciemności, kompletnie nic nie wiedząc. Nigdy nie sądziłem, że przyznam rację posągowi, ale Elthomer nie pomylił się co do tego jego maścia. Z jaką łatwością ambicja podszywa się pod roztropność. Zauważył się, że oszuka nawet samego siebie. Wydaje mi się, że wciąż budzimy w ciemnościach. Igrasz z czymś, czego nie sposób pojąć. To niebezpieczne i głupie. Are you from Rayad Saris? Are you Widewin himself, risen to smite me for my heretical belief in learning who I am and why I exist? Please. You are afraid because men have taught you to be afraid. Because they were taught to be afraid. These things are only beyond our comprehension because of the fears of people like you. Who will solve Widewin's legacy? Some church? Some warrior? It will be an animancer, or it will be no one at all. Czy eksperymentowałeś na innych pacjentach? Tak, nie ma sensu kłamać, skoro włączył się Ethelomer. Poprosiłem ochotników o spośród naszych pacjentów i zgłosiło się kilka odważnych osób. W pewnym momencie byłem bardzo blisko przełomu. Zrozumieli to. Zrozumieli, że ich ofiara będzie miała znaczenie. Hey there. Nie wygląda to kolorowo. Ale cóż. Porozmawiajmy z Grahamem. Zobaczymy, co on nam o tym powie. A właśnie, a jakiego mam teraz? Zwierzaczka? Jakiegoś smoka, tak? Tak, białe żmijątko. Dobra, niech jeszcze zostanie. Okej, otwarte. Dobra. Szukamy Grahama, chyba będziemy musieli... Czy to moja twarz? Powiedz mi! Okej. To jest ten, który morduje ludzi. To nie jest moja twarz! Niebo pełne grzmotów, krwawy deszcz, niewinni muszą utonąć. Co tutaj mamy? O, Graham. Oczy mężczyzny wydają się jak u zaszczutego zwierzęcia. Gdy zbliżasz się do niego, cofa się w najdalszy kąt celi. Wygląda to niemal tak, jakby chciał wspiąć się na ścianę, nie tylko utrzymać od siebie z daleka. Z jego ust wydobywa się dziwaczny jęk, brzmiący jak pierwotny odgłos, jakiego nigdy wcześniej nie słyszałeś. muszę ci zadać kilka pytań. Graham patrzy na ciebie z pustym spojrzeniem. Nie jesteś pewien, czy cię rozumie, ale jego panika chwilowo przygasa. Otwiera usta, by przemówić, ale wydobywają się z nich słowa tylko na wpół wyartykułowane. Zupełnie jakby ktoś odciął mu język. Nie jesteś w stanie zrozumieć, o ile w ogóle to słowa. To ci animanci mu to zrobili. Teraz widzisz, jak kończą ich zabawy. Boisz się? Czy ktoś, kto cię odwiedza, budzi w tobie strach? Patrzy na ciebie z niepokojem. Powoli, z wahaniem podchodzi do przedniej części swojej celi. Gdy to robi, jesteś w stanie po raz pierwszy wyczuć jego duszę. Jest ona wykoślawiona, zupełnie jakby ktoś ją okaleczył jakimś wyszczerbionym narzędziem, a duże obszary zostały zupełnie wyszarpane. Nie czujesz żadnego oporu. Jeśli masz na to ochotę, możesz zajrzeć w głąb duszy Grahama. Zajrzyj w głąb duszy Grahama. Sięgasz ku okaleczonej duszy znajdującej się przed tobą i splatasz się z nią. Emanując od niej uczucie zagubienia i strachu stają się twoimi. Zostajesz zagarnięty do jej wnętrza. Znajdujesz się w swojej celi.
Klucz obraca się w zamku. Drzwi otwierają się, skrzypiąc zaniedbanymi zawiasami. Myśli przywołują do ciebie falami, niekompletne, połamane, lękliwe. W drzwiach stoi otyły, łysiejący mężczyzna. Jego górne zęby i szpiczasty nos przypominają ci szczura. Przyzywa cię przepraszającym gestem. Nie chcesz iść. Wszystko tylko nie to. W twoim umyśle pojawia się jedno słowo, jest nim nie, ale rozpływa się ono w nicość, zanim zdąży dotrzeć do twoich ust. Przyciskasz się do tylnej ściany, czujesz dosłownie zapędzony wróg. Zaczynasz krzyczeć. W ciemności walczysz z niewidzialnymi więzami. Nie możesz ruszać ani rękami, ani nogami. Mężczyzna wchodzi do pomieszczenia, trzymając w dłoni zapaloną świecę. Jej niewielki płomyk rzuca długie cienie na zgromadzone tu książki oraz skomplikowaną maszynerię. Twoje ręce i nogi są unieruchomione za pomocą pasów. Na głowie i torcie czujesz dotyk opasującego ci zimnego metalu. Mężczyźnie jest przykro. Potrzebuje surowców. Zniszczyli jego pracę, a teraz potrzebuje kolejnego źródła. Musi im pokazać, że miał rację. Dziękuję ci. Potem przekręca jakąś gałkę i wypełnia cię uczucie pękania w drobne kawałeczki od wewnątrz. Czujesz, że każdy z tych kawałeczków zostaje wyrwany. Ten ból jest jak niezliczone stado szczurów wgryzających się w twoje wnętrzności. Krzyczysz, ale ledwo słyszysz swój krzyk. Kolejna noc. Ciężkie kroki przed drzwiami idą po ciebie. Patrzysz przez szparę w drzwiach. Na zewnątrz, zwrócony w lewo, stoi olbrzym. Sztuczny twór w żywym ciele. Patrzy na chłopca w głębi korytarza. Chłopiec patrzy na olbrzyma zainteresowaniem, a potem upada na podłogę jak skóra zrzucona przez węża. Olbrzymem targają przez chwilę konwulsje, potem jednak uspokaja się, odwraca i odchodzi. Ciekawe. Geralt spogląda na ciebie, w oczach ma wciąż szaleństwo, ale w jakiś sposób wydaje się być bardziej obecny. Kiwa głową w twoim kierunku, a potem odchodzi w głąb swojej celi. Okej. Okay. Yeah? Musimy porozmawiać z jakimś chłopcem. Okej. Okay. Zrobimy to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wyjaśni się kwestia. No i będziemy mogli wyruszyć z Zatoki Buntu, wyjść gdzieś na świeże powietrze. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.